Ok, teraz wstawimy sobie obiekt typu clipart. Oczywiście jest to w zakładce wstawianie i tutaj wybieramy sobie obiekt clipart. I teraz mamy bibliotekę clipartów. Możemy sobie tutaj wpisać na przykład wieża, tak? I szukamy jakiejś wieży. Dajemy sobie przejść. Mamy różne wieże. No i na przykład dajmy tutaj sobie na samej górze jest taka wieża Eiffla, tak? Wstawił nam się obiekt. Powiększymy sobie ten obiekt. Żeby powiększał się proporcjonalnie, to klikam tutaj z kontrolem, trzymając. I teraz prawym myszy daję sobie rozgrupuj, grupuj, rozgrupuj. Bo co ciekawe, obiekty clipart są po prostu wektorami, które możemy rozgrupować i które możemy dowolnie zmieniać. Jeszcze raz kliknę rozgrupuj. I teraz wszystkie te nasze chmurki, ta wieża, te drzewa, to wszystko jest osobnymi obiektami. Klikam na chmurkę i wywalam tą chmurkę. Tutaj też wywalę te smugi, tą chmurkę też wywalam. Zmienię sobie kolor nieba, tak? Niebo sobie zmienię na jakiś taki bardziej niebieski kolor. Dam formatu i kształt. Wybiorę sobie wypełnienie pełne i wybiorę tutaj kolor, no na przykład taki niebieski, tak? Już niebo się zmieniło. Klikam zamknij i też zmienię sobie tło tej trawy. Więc daję sobie formatu i kształt. Kolor, dam sobie jakiś taki zielony. Tutaj też wybiorę sobie kolor taki ciemny zielony. No i to jeszcze też sobie wybiorę na jakiś taki zielony kolor. Daję sobie zamknij. Dodatkowo dorysuję sobie tutaj słońce, czyli po prostu wstawianie, kształty. Narysuję sobie zwykłe kółko. Zrobię sobie coś takiego. Przytrzymuję z shiftem, żeby to było proporcjonalne kółko. I teraz znowu formatuję kształt, żeby dać odpowiednie wypełnienie. Będzie to żółte wypełnienie. Tam jest jeszcze linia. Nie chcę żadnej linii, dam brak linii, zamknij. OK. I mam teraz zupełnie nowy obrazek z tego mojego cliparta. Przerobiłem go sobie tak, że jest on dostosowany do moich potrzeb. Jeżeli chcę, to mogę sobie to wszystko zaznaczyć, jeszcze raz zgrupować i mam już jeden obiekt, który mogę sobie dowolnie ustawić.